Jesteśmy akurat w trakcie wożenia obornika z indycznika, takiego typowego indycznika. No i to właśnie w nawiązaniu do tego, albo to dodam do jakiegoś filmiku, albo dodam to jako oddzielny filmik odnośnie tych tam bezorek i wprowadzania obornika. Po prostu i tylko w talerzowaniu tego obornika, no to po prostu nie przeorywaniu tego obornika. Tu mamy pełne ziarno. Tak jak mówiłem już, nie wiem, wielokrotnie pewno, do 250 kg pełnego ziarna dla dużego indora. Zawsze te ptaki gdzieś to porozrzucają. Przy czyszczeniu kurnika zawsze gdzieś te nasiona zostaną. No i to zostało też stwierdzone. Tutaj to akurat na koniec rzutu, z tego co wiem, to kolega mówił, że sama śruta była. Ale no nie zmienia to faktu, że te ptaki zawsze gdzieś tam te pełne ziarno wyrzucą. I jeżeli się nie mylę, trzy razy chyba na jesieni. Tam akurat jest rzepak bezorkowy pierwszy raz, no i pod ten rzepak, gdzie będzie obornik wprowadzany, to będzie przeorywany, bo po prostu jest bardzo duży problem potem z tymi samosiewami i bardzo długo one wychodzą. To jeszcze w ramach takiego, gdzieś tam myślę wrzucę dodatku odnośnie tej uprawy bezorkowej, która jest no modna i oczywiście fajnie. Nie, że tak powiem, nie niszczy się tej tam jakby materii, tak, z gleby, przerzucając tą glebę w jedną i w drugą stronę. Muszę rękawiczki ubrać, bo czas leci, a robota stoi. Oczywiście ja się z tym zgadzam, gdzie tylko się da, tutaj prawdopodobnie nie będzie, bo to będzie wprowadzony obornik, ale gdzie się da, czyli po rzepaku, po buraku, będzie pod talerzówkę lub po buraku, po gruberze. W tym roku są piękne zboża, ale nie, że klapki na oczy, i takie jest moje zdanie na ten temat. Fakt, że tylko jeden rok uprawy, ale już pokazała, no pokazał się temat przy stosowaniu właśnie obornika od indyków. Po prostu duża presja samosiewów. To jeszcze w ramach, mówię, chyba takiego dodatku to dodam do któregoś tam z filmów, gdzie może będzie więcej czasu, żeby się rozwinąć. Fajna kupa gnoju, nie?